Zawsze ciężko nie mówić. Mam prośbę, bardzo serdeczną prośbę. Teraz do pani. Do pani Małgorzaty K. Borodo. Dalej nazwisko zapomniałem, następne. I, ale niech będzie jedna. I powiem tak. Pani Małgorzato K. Były przewodniczący skier... jak on miał nazwisko, imię? Grzegorz. A, Grzegorz. Grzegorz S. Borodo. Borodo. Pan z pani robi pośmielisko. Nie miał z kogo zrobić pośmielisko, to robi pośmielisko z pani. Robi z pani z pośmielisko z tego powodu. Nie wiem z jakiego powodu robi pośmielisko, ale chce zrobić z pani takiego, taką do zabawy dziewczynkę. Małoletnią. A pani jest osobą już dorosłą, ładną kobietą i tak dalej. I mam prośbę do pani Małgorzaty K. Weź pani lepiej stań przy kuchni. Ugotuj dobrą zupkę dla męża, dla wnuków, dzieci, prawnuków, córki, nie córki, żeby mieli co zjeść dobrze. A nie za politykę wzięła się pani. Za politykę trzeba brać się, to trzeba znać się na ustawach. Trzeba znać się na ustawach i na przepisach. Bardzo dokładnie. A to, co pani się wypowiada w telewizorze, słyszałem pani wypowiedzi. Widzisz, pani nawet nie może się wypowiedzieć o sądach. Bo pani to nie interesuje. Bo większa część sędziowie pochodzą z waszej partii. Z PO. I powiem tak. Nie chcę pani oczerniać swoich kolegów, koleżanek. Bo po co? Na co? Do czego? Po co? Na co? Do czego oczerniać? Jechać po koleżance. Lepiej powiedzieć, ja nic nie wiem. I koniec. To jest taka sprawa. I pani Kidawo, weź pani, wystąp z tej swojej partii PO. Normalnie ugotuj dla swojego byłego przewodniczącego Grzegorza S. te zupki, żeby zjadł, bo może głodny. To może przestanie pani drwić i śmiać się. A szanowny panie Grzegorzu S. Mam do pana teraz prośbę. Przestań pan drwić, a żeby pan jeszcze z kobiety pan drwisz z tego powodu, że powiem, że nieładnie tak, panie Grzegorzu, drwić z kobiet, śmiać się i tak dalej. Zaraz 8 marca będzie Dzień Kobiet. Będziemy dawać kwiatki dla ich. To bardzo dobrze. Ja nie mam przeciwko temu. Trzeba dla kobiety dać kwiatka, czekoladki, pocałować w rączkę, policzek. I tak dalej. Ale nie drwić z kobiety. Nie robić pośmieliska. Nie robić. Czy to z pana partii, czy z innej partii, ale nie robić pośmieliska. Z tego powodu, że proszę pana, panie Grzegorzu S, to jest ni haniebne, że wybrał pan kobietę na prezydenta Polski i żeby startowała. Wiesz pan, panie Grzegorzu, ja już powiedziałem dla pana, że pan nie wygrasz, przegrasz. Tak samo i ta pana kobieta
przegra, nie wygra. No i tylko będzie po śmieliczku na cały świat pójdzie. Po co wy śmiejecie się ze swojej partii, swoich ludzi? Weźcie normalnie, zlikwidujcie swoją partię całkowicie, bo nie ładnie tak robić, drwić z innych partii i tak dalej. To jest czyn karalny i tak dalej, jak powiedziałem. A pani, mam bardzo serdeczną prośbę, zrezygnuj pan, pani Małgorzato Kamborodo, ażeby przestała pani być pośmieliskiem na cały świat, tylko żeby była jak kobietą. Zajmij się pani kuchnią w domu i ani robisz z siebie nie wiadomo co. Z pani się śmieją ludzie i tak dalej. Śmiechu warte, żeby pani wygrała wybory. Dziękuję bardzo.